No już minęła czas, więc wracać do rzeczywistości i znów rozmawiać o ważnych dla mieszkańców naszego regionu i miasta sprawach. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Zaczynamy nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Dziś łączymy się z naszym gościem. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Gleblewicz przyjął zaproszenie do naszego studia. Panie marszałku, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam państwa. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony i mogę dzisiaj gościć u państwa. Dużo pytań nasi internauci już zadali w zapowiedzi naszej dyskusji, ale ja liczę, że wasza obecność będzie tutaj dominowała cały czas i że to nie ja w sumie będę zadawać panu marszałkowi pytania, a wy. Więc czekamy na komentarze i jeden komentarz, który pojawiał się zdecydowanie najczęściej w tej dzisiejszej naszej zapowiedzi rozmowy, to był komentarz, jakby pan zagłosował, gdyby pan był dzisiaj posłem w Sejmie i brał udział w debacie na temat Krajowego Planu Odbudowy. Oddzieliłbym dwie rzeczy. Jestem absolutnie za Krajowym Planem Odbudowy, czy tak naprawdę za Europejskim Planem Odbudowy i Odporności. Od samego początku byłem za nim. To jest zresztą pomysł Europejskiej Partii Ludowej, zgłoszony przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen właśnie z EPP. W związku z tym też ja jako szef EPP w Komitecie Regionów w pełni wspierałem pomysł budowania europejskiej odporności i tego wyjścia z kryzysu pogospodarczego dzięki dodatkowym funduszom, dzięki wspólnemu długowi, który ma być podjęty. Natomiast oddzieliłbym tą kwestię od kwestii stricte politycznej, to znaczy dzisiejszego głosowania w Sejmie. Uważam, że w Sejmie jest istnieją proste zasady polityczne. Tak samo jak w Sejmiku, tak samo jak w Sejmie, to rząd musi tworzyć koalicję większościową. W związku z tym rolą opozycji jest za każdym razem próba doprowadzenia do zmiany rządu, w szczególności tak złego rządu, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości. Marszałku, czy da się to rozdzielić? Być za Krajowym Planem Odbudowy, a jednocześnie głosować przeciwko niemu dzisiaj w parlamencie? Da się zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej, no niestety, Lewica uratowała rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. W mojej ocenie lepiej było dać temu rządowi odejść w zapomnienie, powołać rząd techniczny, przyjąć plan odbudowy, a następnie mądrze wydatkować te pieniądze wspólnie z samorządowcami, wspólnie z NGO-sami, wspólnie z przedsiębiorcami po to, żeby nie dawać populistycznym rządom kolejnego narzędzia do uprawiania populizmu. Więc jeżeli zajmujemy się na poważnie polityką, a chciałbym, żeby w polskim Sejmie po stronie opozycji przede wszystkim dominowała poważna polityka, to tak należało się zachować i tak zachowałby się każdy rozsądny polityk. Panie marszałku, pan nie jest naiwnym politykiem. My się znamy już parę ładnych lat i pan wie, że brak zgody parlamentu na Krajowy Plan Odbudowy nie oznacza automatycznie dymisji rządu, tylko ewentualnie rząd mniejszościowy. Mówię ewentualnie, bo nie wiadomo, jakby to było. Więc tak naprawdę wiara w to, że rząd PiS-u by upadł przez to dzisiejsze głosowanie, gdyby je przegrał, no to nie jest nic pewnego. To jest też rysowanie pewnego takiego scenariusza palcem na wodzie. Nie, panie redaktorze, mądre uprawianie polityki to jest właśnie budowa różnego rodzaju scenariuszy. Takich, które doprowadzają prędzej czy później do odejścia w zapomnienie niedobrych rządów dla przede wszystkim Polski, dla Polaków, dla Polek nawet, od tego bym zaczął. Pamiętajmy o tym, że rząd w chwili obecnej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy od miesięcy jest w bardzo dużych kłopotach, jest w bardzo dużych turbulencjach i należało nie wyprowadzać tego rządu z tych turbulencji. Pan mówi, że jedno głosowanie sprawy rządu nie zamyka. Nie, to tu się zgadzam jako pragmatyk polityczny. Podobnie jak to głosowanie nie zamknęłoby sprawy KPO. Pamiętajmy o tym, że nie jest powiedziane tak do końca, w jakim terminie zgoda na zaciągnięcie wspólnego długu ma być przez państwa narodowe wyrażona. Pamiętajmy o tym, że jeszcze bardzo wiele krajów tej zgody nie wyraziło. W związku z tym wystarczyło ubrać się w cierpliwość, chociażby po to, żeby nawet ostatecznie wynegocjować więcej pieniędzy i więcej gwarancji dla samorządów, że będą te pieniądze mądrze dzielone. Niestety, i to trzeba powiedzieć z bardzo dużym smutkiem, Lewica w tym zakresie zachowała się nie tylko z tego powodu, że działa niepoważnie, wspierając rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę utrzymując go na powierzchni ziemi, zachowuje się w mojej ocenie niezgodnie
z własnym również interesem. I ja głęboko wierzę w to, że ci, którzy kiedyś mieli inklinację do głosowania na lewicę, dzisiaj widząc głosu pana Czarzastego głosującego ramię w ramię z Jarosławem Kaczyńskim, nie ze Zbigniewem Ziobro, ale z panem Ryszardem Terleckim i wieloma innymi twarzami Prawa i Sprawiedliwości, którzy doprowadzali niejednokrotnie do upokarzania Polek i Polaków, w szczególności inaczej myślących niż wspierający Prawo i Sprawiedliwość. W dodatku powiem tak, wykazali się z jednej strony w mojej ocenie takim brakiem rozwagi politycznej, ale z drugiej też strony taką wielką naiwnością. Panie Marszałku, ja muszę trochę odbić tą dyskusję, bo oczywiście pan wpycha, co jest oczywiste, lewicę w ramiona Prawa i Sprawiedliwości, ale ktoś mógłby powiedzieć, no ale dobrze, Platforma będzie głosowała tak jak Konfederacja i tak jak Solidarna Polska. Albo przynajmniej wysłuchując dzisiaj tej dyskusji, można było odnieść takie wrażenie, że stajecie państwo w jednym rzędzie z Konfederacją, może mniej radykalnie, może mniej wprost, ale jednak to jest też głos przeciw. A więc to jest tak, że tutaj się wszystko zupełnie pomieszało. Jak ktoś obserwuje scenę polityczną, to dzisiaj miał na mównicy premiera Morawieckiego mówiącego o integracji z Unią Europejską i Borysa Budkę, który mówił, że najpierw rząd się musi wykrwawić, a potem rozmawiajmy o pieniądzach. Ja nie słuchałem, nie ukrywam tych debat. Dzisiaj miałem bardzo pracowity dzień. W związku z tym nie mogłem pozwolić sobie na to, a nawet pewnie bym nie chciał na to, żeby śledzić całą tą dyskusję polityczną w Sejmie. Ja mówię tylko o tym, że lewica zachowała się z jednej strony nieroztropnie, znaczy po prostu przestała być opozycją, wspierając trwanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony też zachowała się tak bardzo naiwnie w kontekście tych rzekomych gwarancji, które dały im Prawo i Sprawiedliwość, chociażby w kontekście pieniędzy dla samorządów. To nie jest tak, że pieniądze dla samorządów są w sposób zagwarantowane, w sposób chociażby takimi kopertami regionalnymi, że regiony będą miały, województwa będą miały określone zagwarantowane kwoty pieniędzy. Nie. PiS powiedział, 35% trafi do samorządów, bo jak mogło być inaczej? Przecież samorządy w Polsce realizują większość inwestycji publicznych, więc rząd nawet nie dałby rady wydać tych pieniędzy bez samorządów. Ale niestety nie dodał, że wszystkie samorządy te pieniądze dostaną, a więc możemy zakładać, że będzie dokładnie tak jak z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, to znaczy dostaną tylko swojaki, dostaną tylko i wyłącznie działacze Prawa i Sprawiedliwości. Czy to nie jest trochę zbyt daleko idące teoretyzowanie? Dostaną swojaki, nie dostaną ci, nie dostaną tamci. Czy to nie jest trochę tak, że państwo w tak bardzo istotnej dla przedsiębiorców, dla gospodarki, dla szpitali kwestii, no bawicie się w pewne polityczne spekulacje, obarczone bardzo dużym poziomem takiego właśnie, a może tak, a może nie, a może znowu tak, a może jednak inaczej. Ale skąd pana teza? Skąd pana, bo ja panu podaję fakty, a pan mówi, że ja się bawię w teoretyzowanie. Panie redaktorze, ja mówię o faktach. Mówię o tym, że z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych na przykład województwo zachodniopomorskie jest regularnie wycinane. Nie dostaliśmy ani grosza pod absolutnie żenującymi tytułami, mówiącymi o tym, że no były inne potrzeby. Pamiętajmy o tym, że to są pieniądze na walkę z pandemią COVID. My występowaliśmy między innymi o budowę filii wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w miastach powiatowych, takich w Koszalinie oraz miastach powiatowych, takich jak Drawsko, jak Sławno, jak no nie, Pyrzyce chociażby. Rząd powiedział nie, państwu te pieniądze się nie należą, bo należą się, wie pan komu? Na Podlasiu będzie budowany centralny magazyn wsi polskiej. Do Muzeum Wsi Polskiej będzie budowany centralny magazyn i to są ważne pieniądze z punktu widzenia pandemii po-covidowej. Więc panie redaktorze, ja nie jestem człowiekiem naiwnym, zbyt długo zarządzam województwem, żeby nie wiedzieć jak walczyć o sprawy województwa i dlatego też mówię dosyć kategorycznie, jak będą się rzeczy niestety w mojej ocenie miały i jak się niestety rzeczy będą działy. Bo jeszcze raz powtarzam, ja nie widziałem żadnego tak naprawdę gestu ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli tak bardzo chciała pojednania wobec tego, wobec funduszu KPO, takiego pełnego zaproszenia opozycji do napisania wspólnego tego programu. Przypomnę, że historia była taka, że mniej więcej 2 tygodnie temu, kiedy wiadomo było, że pan Zbigniew Ziobro wraz ze swoimi towarzyszami nie zagłosuje za KPO, wtedy dopiero zaczęto umizgiwać się do lewicy, a
Lewica niestety tym umizgom uległa. I dodam panu, panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz, której, no, tak jak powiedziałem, dzisiaj nie obserwowałem, ale obserwuję chociażby Twittera. Najgorsze w tym wszystkim jest to, w jaki sposób to lewica robi, w mojej ocenie. Bo czasami już nawet nie chodzi o kwestie merytoryczne, tylko chodzi o styl. PiS rzeczywiście przyzwyczaił nas do takiego barbarzyńskiego procedowania ustaw. Po nocach, butem, kolanem. To jest bardzo ważna ustawa. Ja tego nie kwestionuję. To jest ważniejsza ustawa niż ustawa choćby budżetowa, bo to jest ustawa, która mówi o tym, że zaciągniemy wspólnie dług, który będą spłacały nasze dzieci. Ona wymaga pewnego rodzaju namysłu, ona wymaga właściwego przeprocedowania, ona wymaga konsultacji. Jak dzisiaj jest procedowane, wszyscy widzimy. Od rana mamy maraton wyborczy, wszelkiego rodzaju próby spowodowania chociażby wysłuchania publicznego, co jest naturalną procedurą, kiedy mówimy o zaangażowaniu partnerów tak zwanych trzecich, NGO-sów, samorządowców. Są absolutnie przez PiS i Lewicę odrzucane. To panie marszałku, też bądźmy sprawiedliwi, kiedy ja wychodziłem na nasze studio, na nasze spotkanie wieczorne, to debata parlamentarna trwała już ponad 3 godziny, jeszcze się nie kończyła, więc można powiedzieć, że ta dyskusja trwa. Ale panie marszałku, żebyśmy też nie zdominowali naszej rozmowy tylko i wyłącznie przez ten kontekst, ale jeszcze chciałem jedno pytanie panu zadać. Co w takim razie według pana powinno być wpisane do KPO z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego? Miasto Szczecin powiedziało, zachodnie obejście Szczecina. Co by dodał pan? No, to nie miasto Szczecin. Ja przypomnę, że akurat jeżeli chodzi o zachodnie obejście Szczecina, my zgłosiliśmy tą propozycję jako województwo do KPO w sierpniu, a więc 2 tygodnie po tym, kiedy powstała w ogóle, w sierpniu ubiegłego roku, 2 tygodnie po tym, kiedy powstała cała idea związana z powstaniem Europejskiego Planu Odbudowy. My dołożyliśmy całe komponenty związane z przede wszystkim ekologicznym transportem, z zieloną energią, z pieniędzmi właśnie między innymi na odnawialne źródła energii. Pamiętajmy, że my jesteśmy takim hubem w Polsce, jesteśmy najbardziej proekologicznym regionem w Polsce i chcemy ten trend utrzymać. Natomiast przede wszystkim nam zależy na tym, żeby te pieniądze w ogóle w sposób sprawiedliwy do województwa trafiły. A nie mamy tego typu gwarancji, jeżeli województwo nie dostanie właśnie pewnego rodzaju koperty, tak jak w przypadku regionalnego programu operacyjnego, do wdrażania na terenie naszego województwa. Dlaczego? Dlatego między innymi, że widzimy to chociażby właśnie po Funduszu Inwestycji Lokalnych i po wielu innych funduszach, gdzie po prostu nasze inwestycje są wycinane, a województwo, na przykład inwestycje województwa podkarpackiego i samorządów stamtąd, przedsiębiorców stamtąd są dopieszczane. Więc to powoduje, że dopóki nie będzie zaznaczenia, że określona kwota pieniędzy, to jest zwykle około niespełna 5% wszystkich funduszy powinny w sposób sprawiedliwy trafić na Pomorze Zachodnie. Dopóki tego typu zapisów nie będzie, no to trudno by było, żebym ja wspierał tego typu program, bo najzwyczajniej w świecie boję się, że się skończy jak w przypadku innych pieniędzy rozdzielanych. To, że pan nie będzie wspierał, to już to padło, panie marszałku, parę minut temu. Niemniej moje pytanie brzmiało, czy ma pan stworzoną jakąś taką setlistę, co według pana w Krajowym Planie Odbudowy, poza tym zachodnim obejściem Szczecina, które zostało już gdzieś tam zaanonsowane przez, no ja powiedziałem miasto Szczecin, ale pewnie przez całe województwo, co poza tym się powinno w tym planie znaleźć? No wiem, że przedsiębiorcy mówili na przykład o pasie nadmorskim. Domyślam się, że musi być jakaś taka skrócona chociażby lista priorytetów do tego pomysłu, do tego projektu, Panie do tego planu. Pan zajmuje się życiem publicznym od kilku lat, więc zapewne pan wie, jak wygląda proces wdrażania funduszy europejskich, chociażby z regionalnego programu operacyjnego. To nie jest, tych spektakularnych inwestycji można wymienić kilka na palcach jednej ręki. Natomiast kluczem sukcesu tego projektu jest to, że na Pomorzu Zachodnim są realizowane tysiące projektów, małych, mniejszych, większych, które powodują, że Pomorze Zachodnie dynamicznie się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że mamy te pieniądze do własnej dyspozycji. Rząd nie może nam ich zabrać, ponieważ te pieniądze trafiły już do regionu. Ja mówię o tym, że ja dzisiaj nie jestem w stanie, znaczy byłoby to zupełnie bezsensowne, gdybym ja wymienił 3 czy 10 nawet inwestycji i powiedział, to nas satysfakcjonuje. Nie, mnie satysfakcjonowało będzie to, jeżeli na terenie naszego województwa, w każdej gminie, w każdym powiecie, zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządowcy skorzystają efektywnie z tych pieniędzy na realizację swoich lokalnych inicjatyw i inwestycji. Ja mówię oczywiście o transporcie regionalnym, mówię oczywiście o zachodnim drogowym
obejściu Szczecina, mówię o wspieraniu digitalizacji przedsiębiorstw, mówię o zielonej energii, ale to są kierunki, które tak naprawdę też wyznacza w pewien sposób Unia Europejska, budując cały europejski plan odbudowy. Natomiast ja chciałbym mieć gwarancji, że na Pomorzu Zachodnim każdy będzie mógł w sposób proporcjonalny do skali państwa i w sposób sprawiedliwy z tych pieniędzy skorzystać. I to jest moja troska. Gościem programu Studio w Szczecinie PAL jest dzisiaj marszałek województwa zachodniopomorskiego Oldzier Dreblewicz. Serdecznie zachęcamy do zadawania pytań. Ja obiecałem, że pytania od internautów będą się pojawiać. Jedno z nich dotyczyło szczecińskiej kolei metropolitalnej. Jak wiemy, sytuacja SKM-ki obecnie jest taka dość niesprecyzowana. Czy będzie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie? Znaczy, my z dużą obawą przyglądamy się znowu akurat temu komponentowi, który jest realizowany przez sektor państwowy. Przypomnę, że SKM-ka to jest takie dzieło wielozadaniowe. My się podzieliliśmy, budując tą ideę, tą koncepcję, że za przystanki, dworce będą odpowiadały gminy, samorządy ze szczecińskiego obszaru metropolitalnego. My, samorząd województwa, będziemy odpowiadali za pojazdy szynowe, a więc za pociągi. Nomen omen, w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wystąpiliśmy o dodatkowe pociągi, właśnie o zakup dodatkowych pociągów właśnie na ten cel. Oczywiście ważniejszy był magazyn Muzeum Wsi Polskiej na Podlasiu, a nie szczecińska kolej metropolitalna dla obecnie rządzącej większości, a więc Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie strona rządowa, a więc PKP, PLK, Polskie Linie Kolejowe, zobowiązały się do modernizacji torowisk. W chwili obecnej wiemy doskonale, że jest z tym problem. PLK nie staje na wysokości zadania i to rzeczywiście w chwili obecnej budzi nasze dosyć duże zaniepokojenie. Mamy nadzieję, że te apele samorządowców i ten wyraz troski jednak spowodują, że te procesy, no, że minister właściwy do spraw infrastruktury, który bardzo często odwiedza nasz region, zwykle po to, żeby się chwalić często nie swoimi inwestycjami, znajdzie troszeczkę czasu i nie będzie się tylko i wyłącznie chwalił, ale też zobaczy te miejsca, w których najzwyczajniej w świecie inwestycje, które jemu podlegają, nie są w sposób właściwy realizowane. Także ja nie wiem, czy akurat będziemy chcieli to ubierać w jakiś stosowny apel sejmiku. Natomiast na pewno tutaj prowadzimy bieżącą korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury i PKP PLK w tym zakresie. Pojawiają się kolejne komentarze, zaraz będziemy do nich wracać, ale nie ukrywam, że zainteresował mnie jeden komentarz, który pojawił się przy zapowiedziach naszej rozmowy. Tam padło pytanie od jednego z internautów, dlaczego Urząd Marszałkowski dofinansował kwotą 500 tysięcy złotych organizację Gali Fryderyków w Szczecinie? Nie było wcześniej takiej informacji publicznie, dlatego zadaję to pytanie, czy rzeczywiście Urząd Marszałkowski będzie wspierać to wydarzenie, czy w ogóle jest już potwierdzone, że Gala Fryderyków się w Szczecinie odbędzie? To jest przedsięwzięcie, które znalazło się w budżecie województwa zachodniopomorskiego, a więc to nie było nic tajnego. My na ten temat dyskutowaliśmy w czasie procedury budżetowej, czy województwo powinno wspierać największą imprezę kulturalną w Polsce. Ponieważ z taką inicjatywą wystąpiła gmina miasto Szczecin, która zabiegała o to, żeby gala wręczenia Fryderyków została przeniesiona do Szczecina, my uznaliśmy, że no, jeżeli chcemy w bardzo wielu obszarach budować silną pozycję Pomorza Zachodniego i mamy swoje aspiracje również w dziedzinie kultury, wiemy, że to wsparcie dla kultury, dla Pomorza Zachodniego nie jest wcale proste. My mamy bardzo młodą uczelnię artystyczną, którą wywalczyliśmy niespełna 10 lat temu. Mamy wciąż to, taką tendencję tego, że najwięksi nasi artyści wyjeżdżają do Warszawy, bo jednak tam łatwiej robić duże kariery, ale z drugiej strony mamy gigantyczny potencjał młodych ludzi. W związku z tym uważamy, że powinniśmy promować Pomorze Zachodnie również przez prymat kultury, tym bardziej, że bardzo wielu laureatów Fryderyków to są osoby, które się wywodzą z Pomorza Zachodniego. Oczywiście zawsze pieniądze budzą emocje. Nie wiem, jakie ostateczne są ustalenia i efekt negocjacji z organizatorami Gali Fryderyków. Czy ta kwota 500 000 przez internautę została wzięta z kosmosu, czy to mogą być takie pieniądze? Nie, to jest kwota, która była zapisana w budżecie województwa jako ta kwota maksymalna do wydania. Natomiast pamiętajmy o tym, że my te pieniądze wydajemy w takim aspekcie
promocyjnym. W związku z tym wiem, że trwały negocjacje w zakresie tego, jakie świadczenia promocyjne województwo dostanie. Pamiętajmy, że to jest przedsięwzięcie, które elektryzuje w zasadzie całą Polskę, przynajmniej w tym świecie kultury, ale nie tylko. Bardzo wiele osób się tym interesuje i my po prostu nie tylko chcemy pokazać się jako się na Pomorzu Zachodnim wspólnie z miastem Szczecin, że no, ta stolica kultury przeniosła się do Szczecina, ale z drugiej strony chcemy się dzięki temu promować. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy regionem turystycznym, który powinien się w różny sposób cały czas promować, a promocja kosztuje, ale też promocja się opłaca. W związku z tym my w ramach tego pakietu wsparcia oczekujemy pewnego rodzaju komponentów promocyjnych Pomorza Zachodniego i to będziemy negocjowali. Czy akurat drugie wydarzenie, o które będę pana pytać, no to rzeczywiście ekwiwalent promocyjny jest rzeczywiście na poziomie absolutnie ogólnopolskim, może nawet międzynarodowym. I co do tego, że Poland Rock to duże wydarzenie, to nie ma wątpliwości. Czy Gala Fryderyków to jest coś, co nam robi, mówiąc kolokwialnie, hype w świecie kultury? Według mnie tak, no ale panie redaktorze, każdy ma swoje podejście do kultury. Ja uważam, że to jest na pewno duże, duże wydarzenie i nie ma tak naprawdę w Polsce nagród kultury o lepszej i mocniejszej marce. Poland Rock zostanie w województwie zachodniopomorskim na dłużej, czy to jest sprawa jednosezonowa? No wie pan, no to pytanie jest jednak do Jurka Owsiaka i do fundacji. Ja się bardzo cieszę, że wraca. Pamiętajmy o tym, że Woodstock, a więc no, tak, bo tak pierwotnie przecież Poland Rock się nazywał jeszcze do niedawna, no, wyrasta z naszego miasta i cieszę się, że w warunkach tej pandemii do nas wrócił. Na razie z zastrzeżeniem, że czasowo, natomiast nie wiemy, jak sytuacja dalej się będzie rozwijała, jak przede wszystkim te osoby, które przyjadą na Pomorze Zachodnie, będą odbierały to nowe miejsce. Jak sam organizator, a więc fundacja, się będą tutaj czuli. My będziemy starali się wspólnie z burmistrzem gminy Płoty wspierać we wszystkich wysiłkach, ułatwiać, umożliwiać, na pewno po to, żeby i wspomnienia z tegorocznej, takiej bardzo specyficznej edycji, bo powiedzmy sobie wprost, to nie będzie impreza o charakterze masowym, to ma być co do zasady impreza skrojona na 1000 osób, które będą stestowane, które będą co za tym idzie bezpieczne. No, w związku z tym, jak na warunki Polen roku, to rzeczywiście jest impreza w tym roku bardzo kameralna, ale myślę, że więc bardzo nam będzie zależało, żeby wszyscy ci, którzy tu przyjadą, czuli się tutaj dobrze. Natomiast mam nadzieję, że to może się też przełożyć na decyzję o dalszej To panie perspektywie. marszałku, no dodać szczerze, no to jest to umowa jednosezonowa, czy to jest umowa, która zakłada kontynuację chociażby w przyszłym roku albo w kolejnych 2 latach? My nie mamy bezpośredniej umowy z fundacji. Fundacja zawsze, również poprzednio organizowała swoje wydarzenia w zasadzie we własnym zakresie, oczekując tylko i wyłącznie od samorządów pewnego rodzaju wsparcia. W Kostrzynie było to też udostępnienie terenu. Tutaj tego typu sytuacja nie zachodzi. Ten teren został wydzierżawiony od syndyka masy upadłościowej, który jest właścicielem, czy w imieniu dłużników zarządza tym terenem. W związku z tym to jest pytanie do Jurka Owsiaka, czy zdecyduje się na pozostać tutaj najdłużej. Będziemy do tego na pewno namawiali i zachęcali. Panie marszałku, jeszcze jedno wydarzenie, The Toll Tree Places 2021. Do tego wydarzenia zostały 3 miesiące. Miasto Szczecin bardzo mocno je promuje, a więc tego czasu zostało już naprawdę niewiele. A jednocześnie przy Morskim Centrum Nauki nadal trwają dość intensywne prace. Jak zabezpieczony będzie ten teren na czas The Toll Tree Places? Bo widząc stan zaawansowania prac, no, nie uda się tej inwestycji zakończyć. A domyślam się, że no, miasto organizując takie wydarzenie, nawet w formie bardziej kameralnej, no, nie chciałoby, żeby ono się odbywało na placu budowy. No, tak czy inaczej to plac budowy częściowo będzie, bo będzie płot oczywiście, który będzie musiał odgradzać tą inwestycję. Ona nie będzie w całości zakończona, natomiast będzie nam zależało na tym, będziemy motywowali wykonawcę w tym zakresie, żeby ta inwestycja była możliwie najbardziej zamknięta, w sposób możliwie najbardziej zamknięta po to, żeby
No, żeby już nie przypominała takiej bezpośrednio placu budowy, tylko już takie kończone dzieło. Zobaczymy, jaki będzie postęp. Wiemy, że pandemia COVID nieco spowolniła tą inwestycję, chociaż ona ma wciąż bardzo mocne tempo. Chcielibyśmy, zakładamy, przynajmniej tak wykonawca zakłada, że na przełomie maja i czerwca rozpocznie już montaż tej siatki, która będzie tą ostateczną elewacją tego centrum. Myślę, że jeżeli zakończona by była elewacja, to już będzie bardzo dużo, bo no wtedy ten budynek będzie już przypominał swoją formą ten ostateczny kształt, ostateczną bryłę i dzięki temu nie będzie to rzucało się w oczy, że to jest wciąż inwestycja w toku. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy news z tej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli rozumiem, że Urząd Marszałkowski dąży do tego, żeby na The Tolshuis Places ta dość budząca szeroką dyskusję społeczną elewacja wyglądała nieco inaczej. No, znaczy, wie pan, to już nawet nie jest związane z The Tolshuis Places, to jest związane z naturalnym procesem budowy. Ta elewacja rzeczywiście budzi wiele emocji. Nie pytam pana kolejny raz, czy ona się panu podoba, bo pytałem to pana przy dwóch ostatnich programach, Tak, ale to pytanie nadal jest więc aktualne. natomiast sam jestem, nie ukrywam, ciekaw tego ostatecznego kształtu, na ile ona będzie przypominała rzeczywiście to, co widzieliśmy na wizualizacjach, no bo to jest zawsze kwestia tego, że porównujemy następnie to, co widzieliśmy na wizualizacjach, z tym, co mamy w rzeczywistości. Dopóki nie będzie zamontowanych siatek, dopóty nie będziemy widzieli, jak ten obiekt wygląda finalnie. Głęboko wierzę w to i mocno trzymam kciuki za wykonawcę, żeby te siatki do tego czasu, do The Tolshuis Places zostały zamontowane. Czyli taki jest, rozumiem, cel, takie są założenia, żeby na The Tolshuis Places siatka była. Tak jest. Kolejne pytanie od naszych internautów. Czy pan marszałek jest zwolennikiem przywrócenia lokalnych połączeń kolejowych, na przykład Stargard Pyrzyce? To jest bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, znaczy ja uważam, że to pytanie trochę jest źle postawione. Raczej pytanie, które ja sobie zadaję, to jest pytanie, czy tego typu połączenie ma szansę powodzenia. Bo pamiętajmy o tym, że ono nie przez przypadek zostało, no, już wiele, wiele, wiele lat temu wygaszone. Po prostu tam nie było najzwyczajniej w świecie chętnych do jeżdżenia. My zbyt dużo mamy w chwili obecnej tych kosztów dopłat do przewozów regionalnych, żebyśmy mogli pozwolić sobie na to, żeby kursowały pociągi wożące powietrze. Więc to wymaga szczególnej analizy. My poprosiliśmy o to polskie linie kolejowe, które pytały nas, które ewentualnie linie kolejowe nadawałyby się na Pomorzu Zachodnim do odbudowy. Powiedzieliśmy, że niewątpliwie to połączenie powinno być rozważone w kontekście ewentualnej odbudowy. Natomiast to jest kwestia przeliczenia nakładów i przeliczenia następnie tego, jak duża część mieszkańców byłaby zainteresowana kursowaniem na tej linii, i to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli mieszkańcy Pomorza Zachodniego, mieszkańcy ziemi pyrzyckiej byliby zainteresowani, byłoby duże zainteresowanie tego typu połączeniem, to wtedy uważam, że powinniśmy ten trud podjąć, znaczy PLK powinna odbudować same tory, natomiast my wtedy jesteśmy gotowi rozważyć puszczenie tam pociągów. No i myślę, że temu byśmy zadaniu sprostali. No, pytanie, mówię, jaka jest ilość, jakie jest zapotrzebowanie, bo pamiętajmy o tym, że dopłata do pociągu, no to jest 16 zł do każdego pociągokilometra. Jeżeli teraz to przełożymy przez ilość kilometrów, ilość dziennych połączeń razy ilość dni w roku, no to na pewno to będą kwestie milionowych dopłat do takiego połączenia. I pytanie jest takie bardzo proste, czy jest na tyle duże zapotrzebowanie, że ono powinno być przerzucone na pociąg, czy też to zainteresowanie jest tak małe, że linie autobusowe wystarczą. Tutaj No. pani Agnieszka panu odpowiedziała od razu. Uważam, że powinniśmy ten trud podjąć. Więc mam nadzieję, że pani. Mamy jedną już osobę, która jest bardzo zainteresowana, jak widzę, przywróceniem kursowania pociągów na tej linii. Jeżeli tych głosów będzie zdecydowanie więcej i PLK
zdecydują się na odbudowę, zresztą pisałem w tym zakresie list ostatnio do polskich linii kolejowych, no to pewnie wrócimy do tego tematu i mam nadzieję, że z sukcesem. Czy to o Poland Rock Festival, czy to o Krajowy Plan Odbudowy, czy o inne tematy możecie jeszcze teraz zapytać marszałka województwa Olgierda Reblewicza, który jest gościem naszego spotkania w ramach programu Studio w Szczecinie.pl. Uprzedzam lojalnie, że zostało już naprawdę niewiele czasu, bo z mojej serii pytań standardowych zostało już tylko jedno zagadnienie, a więc gorąco zachęcamy, żebyście włączali się do dyskusji i zadawali swoje pytania, drodzy internauci. A ostatnie moje pytanie trochę wybiega poza Szczecin, bo chciałem pana zapytać o ten obraz po covidowej bitwie w kurortach turystycznych Pomorza Zachodniego. Jak wygląda według pana obecnie perspektywa odbicia zachodniopomorskiego pasa nadmorskiego i czy to właśnie zachodniopomorski pas nadmorski czasem nie powinien w tym uchwalonym albo nieuchwalonym Krajowym Planie Odbudowy znaleźć się jako ta część regionu, która powinna zostać dofinansowana? No wie pan, panie redaktorze, no znowu wrócę, według mnie oczywiście, że powinien, natomiast przypomnę, że ja mam taką obawę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak to miało miejsce nie tak dawno, znowu przeznaczy pieniądze na odbudowę kurortów górskich, a zapomni o pasie nadmorskim. Ja mówię o tego typu skandalicznych przykładach takiego nierównego traktowania przez obecny rząd naszego województwa. Pan trochę mi zarzuca, że jestem złośliwy wobec, albo że staram się stawiać te tezy, które nie mają oparcia. Ja cały czas mówię twardo o faktach. To są fakty. Pieniądze dodatkowe zostały skierowane w wysokości miliarda złotych, zostały skierowane do gmin górskich, które rzekomo ucierpiały, a pas nasz nadmorski ponoć nie ucierpiał. Więc ja wszystkich zachęcam do odwiedzenia pasa nadmorskiego. Wiemy doskonale o tym, że w chwili obecnej, nawet chociażby korzystając z tego weekendu majowego, miałem okazję odwiedzić nasz pas nadmorski i owszem, było trochę turystów, natomiast to nie jest w ogóle ta skala, którą pamiętamy z każdej majówki z lat ubiegłych. Czyli nie chcę tego tłumaczyć pogodą, panie marszałku, no ale pogoda była paskudna w majówkę, więc nie spodziewajmy się tam zatrzęsienia na promenadzie, kiedy przez 3 dni prawie padało. Więc majówka może być niereprezentatywna. Panie redaktorze, jak pan wie, ja sporo żegluję i ja i zwykle ten pierwsze tygodnie maja, pierwsze dni maja to jest czas, kiedy żegluję. Zaręczam panu, jak przypominam sobie ostatnie wszystkie majówki, to za dobrze z pogodą nie było. A było lepiej zdecydowanie. Natomiast poza tym już tak zupełnie, nawet tak odcinając, no pamiętajmy o tym, że duża część naszego województwa stoi również turystyką, w szczególności poza sezonem, stoi turystyką opartą o turystę niemieckiego. W chwili obecnej granice są zamknięte, więc przyczyny obiektywne, te post-covidowe, o które pan pytał, naprawdę sprawiają, że biznesy wciąż stoją. Pytanie jest następujące, oczywiście, jak będzie przebiegał proces odmrażania i pytanie drugie, które wciąż mamy, w jaki sposób zostaną udostępnione pieniądze dla branży turystycznej do tego, żeby mogły odrobić straty, przygotować się do nowych inwestycji, bo wie pan, branża turystyczna, ta oparta o ten sektor prywatny, zwykle pieniądze, które zarobiła w czasie sezonu, inwestowała w kolejne przedsięwzięcia. Dzięki temu ta branża naprawdę tak dynamicznie się u nas rozwijała. W chwili obecnej mamy dziurę. W chwili obecnej każdy patrzy, czy jeszcze wytrzyma kolejny miesiąc, a nie patrzy na to, czy będzie miał jakiekolwiek możliwości realizacji dalszych planów inwestycyjnych. Te wszystkie plany odkładane są na daleką, daleką przyszłość. W związku z tym te pieniądze z Funduszu Odbudowy powinny trafić do pasa nadmorskiego i powinny stanowić kolejne koło zamachowe do odbudowy potencjału turystycznego, czy wzmocnienia potencjału turystycznego na Pomorzu Zachodnim. Podam jako przykład, my jako województwo zachodniopomorskie w grudniu w oparciu o fundusze regionalne, regionalny program operacyjny, przeprowadziliśmy konkurs właśnie na inwestycje w sektorze turystyki i pomimo trwającej pandemii ten konkurs cieszył się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. W chwili obecnej mamy tak dużą ilość wniosków, które do nas wpłynęły, że naprawdę wszystkie w chwili obecnej osoby z Wydziału Wdrażania są włączone w proces oceny i mamy nadzieję, że do czerwca uda nam się ocenić wszystkie wnioski i udostępnić pieniądze przedsiębiorcom. Ale dużą skalę są w stanie zrealizować dopiero pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy. Proszę mi wierzyć, te pieniądze są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne dla tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli, dla tych, którzy
W chwili obecnej czasami muszą redefiniować swoje biznesy, czasami je od początku można powiedzieć budować w przypadku mniejszych przedsięwzięć. Przecież w chwili obecnej wiemy na przykład, jak cierpią restauratorzy w pasie nadmorskim i cały biznes pochodny, nie mówię już tylko o miejscach noclegowych, ale biznes związany z turystyką w taki sposób pośredni, a nie bezpośredni. Było o rozrywce, było o turystyce, było dużo o polityce, a więc moja pula pytań została wyczerpana. Internauci nic nie dodają, a więc nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl możemy tymże tematem zakończyć, jednocześnie życząc oczywiście przedsiębiorcom z pasa nadmorskiego, żeby turyści dopisali, żeby to odmrożenie granic wreszcie nastąpiło, bo mam wrażenie, że akurat turyści z pasa nadmorskiego i przedsiębiorcy z pasa nadmorskiego na to w tym momencie czekają najmocniej. Panie Marszałku, dziękuję. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gleblewicz był naszym gościem po majówce. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wszystkim Państwu wciąż nieustająco dużo zdrowia, a wszystkim przedsiębiorcom tego nie tylko z pasa nadmorskiego, bo biznesy, które ucierpiały, to jest również pas przygraniczny, a również w zasadzie cały teren naszego województwa. Wszystkim życzę jeszcze trochę wytrwałości i tego, żeby udało nam się wspólnie z tego kryzysu wyjść. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Internautom dziękuję za uwagę. Michał Kaczmarek, dobrego wieczoru. Dziękuję serdecznie.